Przy Niedzieli O Sporcie Przemysłowi kłaniam się Państwu ponownie. Chciałbym przywitać kolejnego naszego gościa, z nim Pan Adam Lidzewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Trener z Płocka, trener, który postanowił pomóc rodzicom i iść im w sukurs, proponując książkę Projekt Rodzic, która dostępna jest za pośrednictwem internetu. I Nim przejdziemy w ogóle do samej idei, to, to muszę pana zapytać, skąd ten zapał w pracy z dziećmi właściwie, bo to nawet jeszcze nie, nie młodzież. Musi pan przyznać, że większość szkoleniowców marzy raczej o wielkich karierach, pracy z seniorami i najlepiej grze w europejskich pucharach, a pan poświęca się oddolnym inicjatywom, które związane są z futbolem, które raczej ani kasy, ani sławy nie przynoszą. Tak. Ja chciałbym na tą chwilę poświęcić się tylko i wyłącznie piłce nożnej dzieci i młodzieży. Nie ciągnijmy do piłki seniorskiej, ponieważ no, to środowisko tam wyżej, wyżej też rządzi się swoimi prawami, które niekoniecznie mi się podobają i chciałbym zostać tutaj w tym sporcie takim bardziej idealistycznym, bardziej czystym, że tak to nazwę. E, więc e, dlatego poświęciłem się piłce nożnej dzieciaków e, od 2011-2012 roku e, pracuję z dziećmi do 13 roku życia e, i mm, próbuję rozwijać ich boiskową inteligencję, bo przede wszystkim to jest mój taki konik, to jest e, taka dziedzina piłki nożnej, która e, bardzo mnie fascynuje. Jest to związane z tym, że tak naprawdę nauki trenerskie pobierałem w Hiszpanii, gdzie byłem na kursach trenerskich w takiej organizacji Soccer Services i od nich, od nich dowiedziałem się. Inaczej, o, oni poinformowali mnie, pokazali mi e, w jaki sposób pracują z dzieciakami, w jaki sposób pracują z młodzieżą. No i ta metodologia e, bardzo mnie urzekła, bardzo mnie gdzieś tam dotknęła i zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. E, i, e, no i postanowiłem spróbować z dziećmi w Polsce, wprowadzić ją u, u dzieciaków w Polsce i zobaczyć jak to będzie funkcjonować. Dobrze, nim przejdziemy do tej, do tej metody, którą pan poznał w Hiszpanii, to pan powiedział, je, piłka dziecięca jest jeszcze niepokalana nie, nie, nie tymi wszystkimi przywarami, jakie cechuje, jakimi cechuje się dorosły futbol. Natomiast wie pan, ja usiłuję znaleźć te granice i chyba pan jest dobrym adresatem tego pytania, gdzie się kończy zabawa, gdzie zaczyna się piłka nożna na poważnie. Przy czym na poważnie wcale nie oznacza wiek y, seniora. Mam wrażenie, że ta granica coraz szybciej schodzi w dół. Tak, dzieciaki zaczynają, coraz w coraz młodszym wieku zaczynają trenować w klubach, a jest to związane z tym, że ta piłka, piłka uliczna zanika, czyli zostały nam podwórka chociaż jest ich pewnie mniej niż było kiedyś, ale nie ma tam na nich dzieciaków. A ta piłka, piłka uliczna była takim naturalnym i chyba najlepszym sposobem na to, żeby nabywać piłkarskie umiejętności. W dzisiejszych czasach tego nie ma i y, y, dyscypliny się rozwijają, ich poziom jest coraz wyższy, więc dzieciaki muszą startować w coraz niższym wieku y, no i, i startują w klubach sportowych. Zgodzi się pan, tutaj tak, te, taki nawias otworzę, nie wiem, za moich przynajmniej czasów, w latach 80., na początku lat 80. To przystępowało się do klubów, no, i, i, to, i to też pewnie nie było ich zbyt wiele, tylko w sytuacji, kiedy miało się skończone 12 lat i jakiś tam zakres umiejętności.